Tak. To właśnie ja. Chciałabym z tobą porozmawiać. Oczywiście. Wytłumacz mi proszę, o co chodzi w tym całym coachingu? Zasadniczo chodzi o to, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Okej, okay, w sensie chodzi o to, żeby klient nabrał takich umiejętności, dzięki którym będzie zarabiał więcej pieniędzy. No tak, klient. Zasadniczo chodzi o to, żeby stać się lepszą wersją samego siebie. To brzmi fajnie, ale co jeśli ktoś ma inne cele, w sensie, że nie chce stać się lepszą wersją samego siebie? Od tego właśnie jest dobry coach. Dobry coach jest w stanie sprawić, jeżeli tylko klient tego pragnie, żeby stał się również gorszą wersją samego siebie. To niesamowite. Ilu ludzi tak robi i ilu mamy teraz paskudnych ludzi na świecie? Ale właśnie, czasami jest też tak, że klient nie do końca wie, czego chce. Jest niezdecydowany. I wtedy ci niektórzy tak zwani coache pytają, zadają jakieś pytania albo dopytują. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Coach musi wiedzieć, bo jeżeli nie wie, to co z niego za coach? Uccello? Wszystko w porządku? To ja dziękuję. Przyjemność zawsze leży po mojej stronie. O! To ja? To ty! Cieszę się, że jesteś. Słuchaj, bo mam taką sprawę do ciebie, dość poważną. Chodzi o coaching. O coach. Tak. Zdarzyło mi się słyszeć głosy. Mhm. O, no to nie jest... To nie jest bezpieczne. Znaczy, w ogóle, jeżeli chodzi o coaching, to zdania są bardzo podzielone. W internecie krąży dużo różnych mitów na ten temat. Z takich głównych rzeczy, które udało mi się przeczytać, to na przykład, że coaching to jest żerowanie na ludzkiej niewiedzy, że to są chwytliwe hasła, za którymi nic nie stoi, że powinno się go zdelegalizować. Tak, jest taki nurt żywy. Tak, że to sekta, że coaching, a to jest fajne, że coaching jest dla słabe uszy, którzy nie radzą sobie ze sobą. Okej, całkiem z różnych zarach i te zastrzeżenia. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że rozmawiam z Dorotą Jakubowską, która jest coachem przede wszystkim, ale też jesteś trenerem, mediatorem, popularyzatorem i jeszcze prowadzę firmę, która zajmuje się coachingiem, trenerstwem i wprowadzaniem zmian w organizacji. Jesteś też terapeutą. Byłam, ale nie jest. Okej. Okay. To skoro jesteśmy przy terapii, to właśnie chciałam się zapytać, bo to też jest jeden z głównych zarzutów. Dlaczego coaching jest taki drogi? To znaczy tak, z tego co ja się orientuję na warszawskim rynku, to te ceny za półtorej, bo to jest półtorej godziny. One się poruszają gdzieś od kilkuset złotych do nawet 1000 w górę. Tak. Za półtorej godziny. No i teraz jakby terapia, z tego co się orientuję, no to jest tak 100 zł do 200 za godzinę. Tak. Dlaczego to jest takie drogie? Naprawdę mówiąc, to jest też jakiś problem dla mnie, więc uzasadnienie jest takie, że terapia jest długa. Czyli ludzie rozpoczynają terapię i uczestniczą w niej rok,
półtora. To może trochę zależy od nurtu terapii, no ale generalnie to jest długotrwały proces, więc oczywiście suma summarum terapia pewnie jest droższa. Natomiast jest inaczej to rozłożone, no i terapeuta za godzinę zarabia mniej. Natomiast druga sprawa jest taka, że te ceny, o których mówisz, to są ceny właściwie adresowane nie do tak zwanego klientów life coachingu, czyli ludzi, którzy po prostu chcą się rozwijać przy wsparciu coachingu, tylko do executive coachingu, czyli coachingu adresowanego do menedżerów, przeważnie wyższych menedżerów, gdzie ta praca ma mieć bezpośrednie przełożenie na przychody firmy po prostu. Bezpośrednie w takim sensie, że firma jest lepiej zarządzana. Czyli nawet jeżeli coaching dotyczy umiejętności osobistych, to dotyczy umiejętności osobistych w zarządzaniu. I taka usługa jest droga. Natomiast też ona jest finansowana przez firmę w określonym celu. Natomiast myślę, że ceny life coachingu to jest 100 zł, 200 zł, 300 zł, więc one są zbliżone do terapii. Ja akurat uczyłam się zawodu terapeuty, więc mam porównanie i uważam, że to jest trudniejsza praca. Bo jednak ludzie przychodzą do terapeuty po to, żeby sobie poradzić ze swoim cierpieniem. A więc z założenia przychodzą z zaufaniem, że dostaną ulgę w cierpieniu. Natomiast na coaching przychodzą po to, żeby poprawić umiejętności, rozwinąć się osobiście, rozwinąć samoświadomość. No, nie jest to taka dramatyczna motywacja. Czyli ja uważam, że odpowiedzialność wobec klienta w coachingu jest duża, ale nie jest tak duża jak odpowiedzialność terapeuty wobec klienta. Jeżeli coach wchodzi w taką relację z klientem, jak wchodzi terapeuta, czyli na przykład zaczyna stanowić jakąś niezmiernie ważną figurę w życiu klienta, zaczyna właśnie grać pewne przeniesieniowe role, jest jedynym oparciem, odzwierciedleniem idealnego ojca, idealnej matki, to wtedy powinien pójść na superwizję i coś ze sobą zrobić, bo to jest błąd w coachingu. W coachingu ja z góry zakładam, że klient świadomie korzysta lub nie ze swoich zasobów. Nie traktuję klienta jak osoby, która cierpi i którą trzeba wesprzeć, tylko jak osoby, która może mieć dylematy i ja mam stworzyć warunki, żeby ona mogła się tym dylematom przyjrzeć i coś z tym zrobić. Natomiast prawdę mówiąc, w szkoleniu coachów ogromną trudnością jest to, że coachowie młodzi mają ciśnienie, żeby osiągnąć sukces za klienta. Okay. Żeby klient na przykład zdecydował się na takie kroki, które będą zdaniem tego coacha dla niego niezmiernie rozwojowe, korzystne, otworzą mu nowe perspektywy. I w mojej opinii to jest błąd. Ja teraz częściej spotykam się z takimi decyzjami klientów, w których oni postanawiają zostać tam, gdzie są. I to też uważam za sukces w coachingu. Powiedziałaś, że terapia jest długofalowa, a coaching nie. To znaczy, ile to może trwać? 6 spotkań, 7. Mam problem taki, że jestem mężczyzną i trudno mi się rozmawia z kobietami, zwłaszcza w pracy. To ja do kogo mam pójść? Myślę, że możesz i tu, i tu. To zależy od tego, jaka droga dla ciebie jest efektywniejsza. Bo i bliższa tobie na ten moment. Dobra, zacznę od takiej anegdoty. No. Mam takiego klienta, który jest szefem firmy i powiedział mi kiedyś, że gdyby ktoś kazał mu iść na terapię, to nie poszedłby za nic w świecie. Co więcej, on by sam nigdy za taką usługę nie zapłacił. Dlaczego? Z przyczyn ambicjonalnych. Jeżeli firma płaci mu za coaching, to jest w stanie pójść. Jest to osoba,
która jest niebywale inteligentna, ale ma poważne problemy z kontaktami z ludźmi. I ja nie wiem, czy to, czym my się zajmujemy czasami wspólnie na tych sesjach, to jest socjoterapia, czyli takie działanie, które ma na celu przekroczenie pewnych barier głęboko zakorzenionych, ja w to nie wnikam, w kontaktach z innymi ludźmi, czy to jest coaching. Ta granica czasami bywa płynna. Ja w ogóle mam wrażenie, że duża część naszej działalności jest tym, co kiedyś mój mąż nazwał socjoterapią. Czyli terapią umiejętności społecznych prowadzoną w taki sposób, żeby to inni robili jakby warunki, stwarzali warunki do korekcji, do psychokorekcji. Więc prawdę mówiąc, uważam, że taki dylemat, czy taka osoba ma iść na terapię indywidualną, grupową, czy na coaching, czasami jest sprawą przypadku. To zostajemy przy tym panu, który ma problem z kobietami. Czyli to jest tak, gdyby ten pan poszedł do terapeuty, to ten terapeuta mógłby jakby wziąć go na warsztat, jeżeli tak się mówi, i na przykład przyjrzeć się jego relacjom rodzinnym, historii i tak dalej, i na przykład przyjrzeć się temu, skąd mu się to wzięło, tak, i jak nad tym pracować. A coach co? A coach może na przykład zastanowić się nad konkretnymi sytuacjami w filmie, które ma ten pan, i w oparciu o jego zasoby pomóc mu znaleźć najlepszy sposób zachowania, z którym on się będzie optymalnie czuł. Okay. Na przykład konkretnych przykładach. W naszym przypadku akurat metody TROP jeszcze możemy pracować na naszej relacji. Mam takiego klienta. Może przykład pomoże. Dobra. Ten klient twierdzi, że słuchanie sprawia mu ogromną trudność, ponieważ ludzie go wkurzają, bo kręcą. Więc zapytałam go, czy po jakimś czasie naszej sesji, czy go wkurza nasza rozmowa i czy uważa, że kręcę. A on mówi nie. Dlaczego? I nagle powiedział, ponieważ tu nie czuję się oceniany. Czyli nie zajmujemy się historią tego życia, jego życia, nie zajmujemy się tym, jakie są źródła, tak, ale zajmujemy się tym, żeby zidentyfikować, w jakich sytuacjach on się czuje dobrze. Okazuje się, że czuje się dobrze, kiedy czuje się bezpieczny. Czyli on ma problem ze słuchaniem wtedy, kiedy czuje się oceniany. I znowu można by nad tym problemem pracować terapeutycznie, czyli dlaczego dla tej osoby ocena jest taką trudną rzeczą. Jasne. Ale można też pracować coachingowo, czyli na przykład, co on może zrobić, żeby czuć się bezpieczniej, mniej oceniany w różnych relacjach. I on w pewnym momencie mówi, właściwie mogę pytać, co ludzie myślą o mojej wypowiedzi. I wtedy będę wiedział, nie będę się musiał domyślać. My tak rozmawiamy o tym coachingu i tak w sumie, co to jest, bo o co chodzi? Bo o co chodzi, no. To co ten coach robi? To on siedzi i co? No wiesz co, to jest bardzo słuszne pytanie. Według mnie coaching to jest dobra, głęboka rozmowa. Mamy tego psychologa. To jest powiedzmy w miarę dobrze zdefiniowane. Najstarszy zresztą. Mamy doradcę w ogóle, na przykład doradca zawodowy. No to już też jest jakiś konkret. No jest ten coach. Jest trener, jest mediator, facylitator, supervisor, moderator. Nie wiem, czy coś tam jeszcze jest. Bardzo się dobrze przygotowałaś w tą listę. Nie no, słuchaj, mnie się to obija o uszy i jak ja widzę ten ogrom, to ja po prostu jestem kompletnie zniechęconym klientem, bo ja nie dość, że nie wiem, co się ze mną dzieje, to jeszcze do kogo mam iść, a jeszcze nie wiadomo, kto jest dobry. Tak, dla mnie to jest, prawdę mówiąc, to większość tych określeń prawdopodobnie jest wyolbrzymiana marketingowo.
Czyli jeżeli ktoś wymyśli pewien specyficzny sposób uprawiania usługi pod tytułem wsparcie drugiej osoby w rozwoju, to wymyśla też dlatego jakąś szczególną nazwę. Według mnie baza większości tych usług jest bardzo podobna. Więc ja bym się raczej koncentrowała na tym, po co to robimy, a nie jak to się nazywa. I teraz jak ty pytasz, czy coaching, co to jest coaching, to ja mówię, że to jest dobra, głęboka rozmowa, dlatego że przez godzinę albo półtorej, sesja może trwać tak i tak, ja się koncentruję na celach wyznaczanych przez drugą osobę, czyli coś, co my mamy bardzo rzadko. A oprócz tego mam narzędzia, żeby pomóc mu z tej rozmowy wyciągnąć jak najwięcej korzyści. Ale to nie jest nic, czego nie było, zanim wymyślono coaching. Myślałam, że to już koło. No myślę, że koło też. To nie jest nic, co jest po prostu jakimś fantastycznym odkryciem ostatnich lat. Tak naprawdę bez dobrej, głębokiej, uważnej rozmowy, która nie jest zalewaniem pytaniami, nie jest dociskaniem klienta do ściany, tylko jest nacechowana głęboką akceptacją jego decyzji, nie ma żadnego. Nie ma dobrej usługi w żadnym z tych obszarów, które nakreśliłaś. I dlatego tak odpowiedziałam. Słyszę, że to nie jest rozmowa z przyjaciółką. Nie, bo nie masz takiego kontraktu z przyjaciółką. No właśnie. Różnica jest w kontrakcie. Jak ja mam klienta, to mogę mieć w tym momencie rozmaite potrzeby, takie śmakie czy owakie. I ja je muszę podporządkować temu, klientowi. Jak rozmawiam z przyjaciółką, to daję sobie pełne prawo do tego, żeby podążać w równej mierze za jej potrzebami, za swoimi potrzebami. Daję sobie prawo do tego braku dyscypliny, który towarzyszy zazwyczaj przyjacielskiej rozmowie. Natomiast w momencie, kiedy pracuję z klientem coachingowym, jestem dla niego, jestem zdyscyplinowana i wszystko, co robię, robię po to, żeby on mógł pójść do przodu. Czy przyjaciółce możesz powiedzieć, że wkurzasz mnie? Albo... Klientowi też mogę to powiedzieć, ale wtedy, kiedy jestem przekonana, że jemu to pomoże, a nie dlatego, że na przykład chcę odreagować swoją frustrację. I podobnie jest z tymi celami. Dla mnie to jest bardzo trudny wątek, jak bardzo się podkreśla celowość coachingu, a jednocześnie bardzo się podkreśla to, że to klient musi pracować na swoich zasobach. Otóż, jeżeli coach jest zobowiązany do podążania za celami, to klient ma pełne prawo decydować, że on nie chce się teraz koncentrować na swoich celach. Skąd ten coach wie, co jest dla tego klienta dobre? I że te cele, które żeście sobie obrali, to są akurat fajne cele do rozwoju, a nie jakiegoś achievementu, czegokolwiek, czegoś wydumanego. Skąd wy to wiecie? Ja mogę tylko stworzyć warunki, w których klient zweryfikuje wyznaczone przez siebie cele. I tak się na ogół dzieje. Ludzie zwykle zaczynają coaching z innymi celami, a kończą z innymi. I jeśli się tak nie dzieje, to ja jestem dosyć zaniepokojona. Jeżeli ktoś na przykład przychodzi i mówi... Ja chcę zarabiać milion dolarów za tydzień. Ja chcę zarabiać milion dolarów za tydzień. I za jakiś czas, cokolwiek by nie zrobił, mówił, ja chcę zarabiać milion dolarów, to ja mam takie wrażenie, że to, nad czym pracujemy, przechodzi jakby mu mimo uszu, bo naturalne w procesie rozwoju jest redefiniowanie swoich celów. Chcę być bogaty. Przychodzi klient i mówi, że chce być bogaty. Tak. Za tydzień. Za tydzień, dobrze. A więc rozmawiamy o tym. Dlaczego? Jakie ma mocne strony, na których możemy się oprzeć? Co do tej pory robił w tej sprawie? Na ile widzi to jako realistyczne? I myślę, że jeżeli zaczniemy w te obszary wchodzić, to sam klient zacznie się urealniać. I za chwilę powie, tak naprawdę chciałbym mieć bezpieczeństwo finansowe. Albo tak naprawdę chciałbym wreszcie coś osiągnąć. A zdefiniował to sobie przez bogactwo. A zdefiniował to przez bogactwo. Albo
Mam dosyć bycia ciągłym nieudacznikiem. Albo po prostu chcę zrealizować swoje marzenie i porzucić dotychczasowe życie. Tak? I to już jest inny problem. I my krążymy od jednego definiowania problemu do drugiego. Mhm. Aż wreszcie klient może wylądować w czymś takim. Chciałbym mieć szacunek innych ludzi. I już wiem, jak to osiągnąć w jednej ze sfer swojego życia, a nad innymi muszę jeszcze popracować. Rozumiem, że to nie jest łatwa i przyjemna rozmowa też, jak się niektórym wydaje, że to jest takie pitu za grube pieniądze. Czy ona jest łatwa? No czasami jest łatwa, czasami trudna jak każda, czasami jest przyjemna, czasami bardzo nieprzyjemna, ale na przykład dla mnie prawie zawsze jest przyjemna, ponieważ jest głęboka. Okej. Ja lubię głęboki kontakt i jeżeli widzę, że ktoś naprawdę jest ze sobą i słucha tego, co ja mówię, i ja słucham tego, co on mówi, to jest przyjemność, taka gratyfikacja sama z siebie. Ale to nie jest łatwe, ponieważ wiele ludzi mnie denerwuje, śmieszy. Nie musisz odczuwać. Nie muszę. Odczuwam bezradność na przykład wobec różnych oczekiwań, które on ma. Więc żeby to była prawdziwa rozmowa, to ona też musi zawierać kontakt z tymi trudnościami. No i to za każdym razem jest z obu stron przekraczanie siebie. Wiesz co, wiem, że musimy niestety lądować z powodu tego, że masz coaching. No właśnie. Ale ja muszę o to zapytać i bez tego cię nie wypuszczę. No dobra. O co, to znaczy, ja już nie będę pytała, powiem. I mnie się wydaje, że, bo jakby oscyluję wokół tego całego hejtu, który szerzy się na coaching. Wydaje mi się, że mógł on zostać lekko zapoczęty przez pewnych na przykład mówców motywacyjnych, którzy obiecują różne rzeczy, być może nie do spełnienia. Ja bym chciała się zapytać ciebie, jak, czy mówcy motywacyjni to są coache, czy to jest w ogóle coś innego, jest jakiś nurt dziwny, coś się pojawiło? Znaczy coach jakoś musi sprzedać swoje usługi, szczególnie jak ma duże ambicje finansowe. Tak. W związku z tym występuje jako mówca motywacyjny, żeby się pokazać jako fajny facet, który strasznie dużo wie o życiu i ma taki power, że potrafi każdego z nie wiem jakiego doła wyciągnąć. Tak, w 5 dni. Na przykład w 5 dni. Myślę, że niektórzy mówcy motywacyjni to po prostu są hosztaplerzy. I może oni by siebie tak nie opisali, ale takie składają trochę obietnice bez pokrycia, ale to jest po prostu działanie marketingowe, żeby sprzedać swoją indywidualną usługę. No a czasami to jest po prostu narzędzie zarabiania, bo gromadzą wiele osób, którzy chętnie posłuchają, że ich problemy nie są takie wielkie, jakby im się czyli to tak działa. Wydawało. Ale myślę, że... Ulga. Tak, to jest ulga, to jest nadzieja, to jest taki power grupowy, kiedy wszyscy się tak nakręcą, że w ogóle możemy i hej, i hej. Myślę, że takie wspólnotowe przeżycie też ma swoją wartość. Natomiast jeżeli idzie o coaching, no to według mnie to jest praca, która wymaga nadziei, ale również wymaga trzeźwości. Po prostu wymaga racjonalnej oceny swoich możliwości. Ja osobiście myślę, że kontakt z mocnymi stronami i nadzieją jest bardzo potrzebny. Jest równie potrzebny jak kontakt ze swoimi ograniczeniami, bo dopiero to prowadzi do akceptacji. Więc mówca motywacyjny, który mówi, nie przejmuj się w ogóle niczym, nie ma żadnych barier, no to jest taki kieliszek wódki, no. Albo przede wszystkim pozytywne myślenie i odrzuć negatywne emocje, bo one są destrukcyjne i jesteś człowiekiem sukcesu. No to jest takie futrowanie kieliszek wódki, sztach marihuany, coś w tym duchu. I to wtedy tak. Jest takie, ja kocham tego coacha, i to jest takie ten, a potem to jest co? Narzędzie sprzedaży też, ale... Ale potem jest kac. No jest kac, bo się weryfikujesz. Myślę, że może być gorzej, że czasami to jest uzależnienie, tak jak od wódki albo marihuany.
A, okej, okay, że... Dobra, poczekaj, czyli jest kat. Ja nie chcę tak się czuć, bo czuję się jeszcze gorzej niż jak do ciebie przyszedłem, więc ja muszę się tobą nasztachać jeszcze trochę, ale za kasę... Tak. Ty mi to... To jest, ale to jest strasznie nieetyczne, bo ja przepraszam, że ja mówię tak, ale to wydaje mi się... Przepraszam, ale tak nie robię. Nie. Nie, ja tylko mówię, bo jakby wiem, że jest dużo osób. Ja myślę, że trzeba rozróżnić. Budowanie pozytywnej atmosfery i pracę na mocnych stronach, odrobienia ludziom wody z mózgu, że wszystko mogą. Tak. Po pierwsze, nie wszyscy wszystko mogą. Taki jest jak fakt. Jak to nie? Dorota. No to jakoś mi się wydaje, że nie bardzo. A po drugie, nie wszyscy wszystko chcą. Okej. Okay. I nie, zupełnie nie... Nie ma powodu, żeby stawiać tutaj znak równości. Wszyscy chcemy mieć sukces. Znam wiele osób, które nie specjalnie pragną sukcesu, mają zupełnie inne wartości w życiu. A, że to jest takie marketingowe, że tak. Wszyscy muszą tak. Wszystko i... Tak, nakręcanie jest... czegoś takiego. A po trzecie, świadomość, że życie to jest taka sinusoida, raz w górę, raz w dół. To jest podstawowa sprawa w akceptacji również swoich trudności. Mhm. A dopóki ja nie zaakceptuję swoich trudności, to zawsze będę w tle, gdzieś w głębi duszy z siebie niezadowolony. Dopóki nie zaakceptuję, że mam prawo mieć trudności i ograniczenia, a nawet mieć niskie ambicje. Mhm. No, to zawsze będę w głębi duszy uważał, że nie jestem tym, kim być powinienem. I to jest moim zdaniem trudność. To jest tworzenie standardu, kim powinieneś być. Kim Kardashian tworzy standard pod tytułem, jak powinien biust wyglądać. Przy pomocy chirurga. Tak. A mówcy motywacyjni często tworzą standard, jak powinien wyglądać człowiek zaangażowany. Szczęśliwy. I szczęśliwy na dodatek. No i to mi się wydaje mało sensowną drogą rozwoju. Czy jakbyś mogła jakąś jedną radę dać osobom, które są na przykład spoza kręgu psychologiczno-coachingowego, czegokolwiek, jak prosto zweryfikować, czy ten człowiek, na którego patrzę, chce mi opchnąć siebie i dużo na mnie zarobić, czy ja serio mogę z nim zacząć pracę? Mhm. Bo często, wiesz, oni są dobrze przygotowywani przez innych z kolei ludzi do tego, jak ten wizerunek pielęgnować na wiarygodny. Tak. No. To jak ja mam się przed tym bronić, jak ja nie mam takich narzędzi? W sensie jestem człowiekiem, który po prostu potrzebuje jakiegoś wsparcia. Jak ja mogę filtrować te osoby? Wiesz co, no niestety, jak mogę sobie wybrać dobrego chłopaka lub dziewczynę? Jak mogę sprawdzić, czy ta praca się dla mnie nadaje? Jak Iść mogę sprawdzić, czy to jest prawdziwy, tak, czy to jest prawdziwy przyjaciel? Niestety myślę, że różne ważne wybory w życiu wymagają czujności. Coaching powinien zachować tą skromność. Że ludzie, którzy są coachami, muszą wiedzieć, że zrobią tyle, ile jest zdolny zrobić klient. Że nie mają przygotowania do tego, żeby pracować z historią życia klienta. Że oferowane usługi typu hipnoza wymagają zupełnie innego przygotowania. A są terapeuci, którzy spokojnie oferują hipnozę, robię w 5 minut, fobię leczę w pół godziny, nie terapeuci, tylko coachowie, a życie ci zmienię, jeżeli wystarczająco dużo zmieni. I jeżeli ja wyrażam takiemu coachowi swoje wątpliwości, na przykład widzę coś nie tak i wyrażam te wątpliwości, a on próbuje z tym zrobić coś dziwnego, nie wiem, obrócić kota ogonem, tak. Nie traktuje tego poważnie, to wtedy ja bym zaczęła bardzo uważać. Albo na przykład zminimalizować moją czujność. Na przykład. A nie, jakby nie traktuje tego tematu serio i mówi, słuchaj, jest tak i tak, ale tak. Możemy zrobić tak. To i to. Tak. Mhm. Czyli ja bym sprawdziła, jeżeli pojawia mi się jakaś wątpliwość i ja ją wyrażam, to jak ta osoba reaguje? Czy ona naprawdę to bierze do serca? Czy wyczynia z tym jakieś cyrki? Jasne.
No dobra, nie, słuchaj, ja ci chcę. Mam jeszcze oczywiście kilka pytań, ale dzisiaj tego nie zrobimy. Ale ja jestem bardzo usatysfakcjonowana, bo się sporo dowiedziałam. Chcę ci bardzo podziękować za tę rozmowę. No ja też ci dziękuję. To taka okazja, żeby się zmierzyć z takimi wątpliwościami, które moi klienci mają w głowach. A czasami nie wypowiadają. Nie wypowiadają. Mhm.